Tararirara. Jest i mój piesek. Proszę piesku, przynieś mi tego minigana. Aport. Nie no, nie wierzę, the best. The best. Cześć moi drodzy, z tej strony Farel, witam w kolejnym odcinku z gry Last Day on Earth Survival. Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku pokonamy sobie jednego bossa, wylosujemy po 5 skilli, które się nade mną znajdują oraz skrzyżujemy sobie kilka piesków. Więc jeżeli jeszcze nie zostawiłeś łapeczki w górę, zrób to właśnie teraz. Pamiętajcie, 1000 łapek w górę i lecimy z kolejnym odcinkiem. Zaczynajmy! Jeżeli podobają Ci moje filmy, nie zapomnij kliknąć subika z dzwoneczkiem. Dodatkowo zapraszam Cię do mojego Instagrama i Snapchata. Dzięki Ci bardzo. Co tutaj się dzieje? O, Fafik jeden szczeka. Więc tak, moi drodzy, tutaj mi pieski prawie że porosły. Niki, brakuje mu 23 godziny i urośnie. No to co, zaczynamy krosowanie. A więc tak, moi drodzy, mamy Daisy. Daisy jest rangi trzeciej i możemy ją sobie skrzyżować z Luckym, Charlie'm bądź Hunterem. Jak widzimy, Hunter ma najlepszy skill i to jest rzadki skill lidera. Zwiększa o 4 atak wszystkich psów. Okej, okay, sprawdźmy. Nef Puppy, Buddy. Dajmy mu nazwę Korki. Dajmy mu nazwę Korki. Niech będzie Korki. Send dog to crate. I sprawdźmy, co teraz u Korkiego słychać. Gdzie jest ten Korki? Korki jest tutaj. Farel sobie zakupił końsy i dzisiaj skipnie sobie nawet. Będzie taki hojny. Uwaga! Pierwszy, drugi skill, trzeci. Jest! I mamy czwarty skill. True friend! True friend! Jest! W końcu będzie mógł mój pies nosić za mną bronię i wyciągać z tych, wiecie, na przykład minigun jest ukryty w bunkrze alfa, bądź też przez bunkrem pod, przed sektorem 7 i w ogóle, i w ogóle. Dobra, jestem mega zadowolony. Dobra, młody, puść tą nogawkę. Lili miała za to inny skill. Viti, chciałem się pochwalić, że mam psa czwartej rangi, ale jak widzimy, Korki ma skill True Friends. O to chodzi, o to chodzi. Więc moi drodzy, w dzisiejszym odcinku na pewno wyciągniemy sobie wszystkie ukryte bronie, które znajdują się przed sektorem 7, przed bunkrze alfa, na czwartym piętrze i gdzieś jeszcze. Okej, okay, losujemy teraz, moi drodzy, skille. Mam 5 skilli do rozdania. Sprawdźmy. Jak widzimy, nie mam jeszcze zdobytego Bulgara oraz Sprinta. Co my tu mamy? Pine Forest Magazine. Możemy kupić magazyn za 9 zł. No nie, 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 kumplu. Dzięki, dzięki. Lecimy dalej. Pam pararam, pam pam. Dog Brander. Dalej słabo. Lecimy dalej. Co my tutaj mamy? Sprint? Nie. Kurczę. Czekajcie, dam mojej ziomeczce jeść. Dziewczyno, nie piskaj, napij się jeszcze. I ostatni skill. Tum, tururum, tum, tum. No dawaj sprinta. A, dziękuję. A, no dobra. Teraz losujemy skillę ze strefy górzystej. Alright, learn. Tum, tururum, tum, tum. Focused. Słabiutko. Znowu Focused. Ja dziękuję. O! Nie, myślałem, że epicki będzie. Ekstra pakiet. Kurczę, na ten ekstra pakiet naprawdę się czaję. Mam nadzieję, że w końcu mi to wypadnie. Dawaj, ekstra pakiet. No. Medic. I uwaga. Ja dziękuję. Tyle losowania. A tak słabo wyszło. No dobra, trudno, moi drodzy, trudno. Sprawdźmy, co my tutaj w ogóle mamy. Aha, to mogę sobie odłożyć, bo to z bunkru alfa. Skara sobie również odłożymy. Zróbmy tak, jedzonko weźmy, to też odłóżmy. Wintores nam się przyda, bak odłóżmy. Cyk, Guandao odłożymy. Jedzonko, plecak, buteleczka. Apteczki są opór, więc nawet tyle mi nie potrzeba. Akara możemy ze sobą wziąć. Dararara, jest i mój piesek. Proszę piesku, przynieś mi tego minigana. Aport. Nie no, nie wierzę, the best. The best. Pięknie. Za darmo minigan. Dobry piesek. A masz tutaj jerki.
Dobra, zjem za niego. Wow, 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 w końcu! Tyle czasu zbierałem te pieski, karmiłem, żeby je skrosować na poziom 4 ze skillem True Friends i w końcu się udało. Za to możecie zostawić łapeczkę w górę, bo to jest najlepiej prowadzony kanał z Last Day on Earth Survival na YouTubie. Z Fortnite'a też. Więc oglądajcie również Fortnite'a, Chemform i robimy bunkier alfa, tym razem 4 piętro. Czy piąte? Piąte. Wiecie co? Jeszcze nigdy nie miałem pieska przy sobie i nie wiem, jak on atakuje. Aha! Mój piesek atakuje po 5. No i super, super, super. Bierz go, Babik! Bierz go! Dobrze. Tikecik. Piesek nawet nie zdążył tutaj podejść. Oczywiście otworzymy sobie jeszcze skrzyneczki dzisiaj wszystkie. Ale moi drodzy, zrobimy dzisiaj 4 piętro. 4 piętro, tam również jest zadanko dla psa. Okej, okay, let me see. Wow, 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 dogi, dogi, dogi! Czyżby te zombiaki nie atakowały mojego dogi, dogi? No i super, to mi się podoba. Jak go nie atakują, no to jestem mega zadowolony. O, tak zrobimy ekran. Alright, ogonkiem sobie pomachał. No i super, jak jesteś zadowolony, to ja też jestem zadowolony. Piesku, idź! Przynieś coś z tej skrzynki, co my tutaj mamy? No szukaj, szukaj. Nie no. Piesek! W ogóle żeś się nie... Jeszcze raz mogę? W ogóle żeś się nie popisał, pokaż, może teraz będzie coś. Czyli jak ja po prostu klikam na drzwi, to ty tam idziesz i nic nie znajdujesz drugi raz. Ojejku, no szkoda. Dobra. Nie wiem, czy będziemy całe te piętro robili. Ponieważ mieliśmy zrobić hard moda, co nie? Ale boję się, że jeżeli ten gruby na hard modzie wybuchnie, no to mój piesek może, kurczę, jakieś obrażenia otrzymać. Ale to jeszcze się zobaczy, co z tego wyniknie. Okej, może poczęstujmy ich miniganem. Dobra, minigun mi się zgrzał. Łap go za nogawkę, Hama! No powiem wam, że... nawet gładko to poszło. Wow, 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 wow! Minigun kontra minigun, tak? No i dziękuję. A właśnie, moi drodzy, zapomniałem wam powiedzieć, co dzisiaj jeszcze będziemy robili. Będziemy modyfikować w bronie, ponieważ stół już ukończyłem. Dobra. No way! Dlaczego jest aż tak ciężko? Przepraszam państwa, dlaczego jest aż tak ciężko? Dobra, idziemy piesek, chodź za mną. Ciekawe, czy marznie piesek? Nie, piesek nie marznie. Ale ja marznę. O kurczę, tutaj będzie potrzebna MK. Jak widzimy, piesek Tureta niestety nie atakuje. Nie, no to jest skandal, że z Emki misuje Tureta. Widzicie to? Misuje z Emki Tureta. Jaja, to są jakieś... No! Emka mi się skończyła. No way, no. Ile ten Turet jeszcze ma hapsów? Bałem się, że wystrzeli ten Turet z rakiety i będę leżał i kwiczał, ale jakoś się udało. Dobra, sprawdźmy teraz tutaj z windoreziaka troszeczkę. Napijemy się w ten czas. D
dobrze, że jest czasem taki Vintorez, że się go dropnie z restopu. Jak dobrze, że on jest. Alright, teraz tu potrzebny będzie shotgun. Czyżby zombiaczka było słychać? Tak, jest i zombiaczek. Alright. A skrzynki, ja patrzę. A turret otwierał? No, nie otwierał turret chyba. Dobra, tutaj piesek uważaj, możesz się nadziać na kolce. A nie, piesek nie czuje. No i dobra. Kurczę, frenzy. No! No! Gosh damn! Piesku nie! Piesku zimno jest! Smutny piesek jest! Chodź, 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 piesek! Dobrze! Good dog, good dog! Co mam ci dać, piesku? Już ci się nie chce? Czy o co chodzi? Kurde! Z tego zombiaka piesek mi zasmutł. Wow! Warring, warring! Kurczę, ekstra pakiet skill mi się by mi się przydał. No trudno. Wiecie co? Sprawdzałem sobie tutaj oferty. A co my tutaj mamy? North Forest Magazine, Bunker Documents, Survivor's Diary, Forest, coś tego. Nie wiem, czy tego pakietu sobie przypadkiem nie kupić. I może akurat mi się uda jakiegoś skilla odblokować. To kosztuje 24 ziko i dostaniemy jeszcze 50 końców. No jeżeli nam się uda pod tym odcinkiem wbić 1,5 kałapek, to w przyszłym odcinku od razu kupuję ten pakiecik, więc myślę, że warto. Alright, Terminal Reliquid, dobra. Czy tutaj jeszcze jest dla ciebie jakieś zadanie, mój drogi piesku? Chyba nie ma. Więc wiecie co, moi drodzy, odpuszczamy ten bunker dzisiaj. Dokończymy sobie go ewentualnie w następnym odcinku. Bo trzeba troszeczkę broni pomodyfikować, no i zabić w końcu tego bossa. Ok, moi drodzy, jesteśmy z powrotem w bazie. Tikety. Ok, mam wystarczająco. To teraz przyszedł czas na modyfikowanie broni. Czekaj, tikety weźmiemy tutaj. Powiem wam, że nie wiem jeszcze, jak to się robi. Co byśmy sobie tutaj zmodyfikowali? Może tą pompkę, co mam jeszcze na fullu, taką emeczkę. Może jeszcze jakiegoś akarka. Ciekawe, czy to będzie też rozłożone w czasie, czy będę mógł po prostu kliknąć tylko modify i już będzie gotowe. I tutaj, moi drodzy, mamy wszystkie przerobione rzeczy z recyklera. Pootwieramy sobie dzisiaj troszeczkę blueprintów. Open. Blueprint for M16. Ok, use. New weapon mod. No nice. Lecimy dalej. Znowu do M16. O, magazyn jakiś większy. Lecimy dalej. Znowu do M16. A to może jak M16 przerabiałem, to... czemu nie mogę już kliknąć? Mam fulla? Okej. Okay. Następny blueprint. Znowu nie mogę kliknąć. O co chodzi? O, jest coś. Niebieski. New weapon mod. Okej. Okay. Kolejny blueprint. Kolejny blueprint. I kolejny blueprint. Wszystko do M-ki było. O, to mogę użyć. To również mogę użyć. Laser weapons. Aha, czyli były te same. Czyli to były te same. No dobra, rozumiem. Okej, okay, jesteśmy przy stole. Finalis. Dun, 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 dun. I uwaga, co my tutaj mamy? Select weapons. MK. Okej. Okay. Rozumiem. Mam podblokowywane modyfikacje, ale... dlaczego nie mogę nic zrobić? Sprawdźmy to. Nic, nic, nic. Z shotguna nie mamy nic. Z pistola również nie mamy nic. Cofnijmy się jeszcze raz do tych moich blueprintów. Blueprinty również nie możemy użyć. Jeszcze raz, bo nie ogarniam tego. Select weapons. No okej, mamy. I co ja tutaj mam zrobić? Potrzebuję wszystkie modyfikacje chyba zdobyć, aby odblokować, tak? I mogę je zakładać wtedy wszystkie naraz. No to ja chciałem sobie tutaj bronię pomodyfikować. Z tego co ja widzę, nie mogę zrobić niestety nic.
Chyba, że ja coś źle robię, oczywiście piszcie w komentarzu, nie wiem dlaczego tak mam. Mi się wydaje, że to powinienem już mieć odblokowane i żebym mógł na przykład już to modyfikować. No okej, szkoda, trudno. Lecimy otworzyć skrzynki do bunkru Alfa. Mój piesek widać chyba już wyzdrowiał, tak? No i lecimy pokonać The Blind One na hard modzie. Pamiętajcie, że czajemy się na nowe itemy, które z niego lecą. Ale zanim wybierzemy się do bunkru Alfa, zapomniałem, że tutaj mój piesek ma jeszcze jedną misję do wykonania. Dobrze mówię? To tutaj jest? Czy gdzieś tutaj? Tutaj zombiaczek ten leży, no to ja wiem. Z której strony było zadanie dla pieska? Powiem wam, w 100% pewien, że tutaj te wyjście jest dla pieska, że piesek tutaj ma nam coś przynieść. No dobra, skoro nie, o to idziemy zobaczyć, czy mam tutaj do odebrania questa. Tak, super, odebrałem sobie. O, coś dostaliśmy. Coś dostaliśmy i zaraz sprawdzimy, co to było. Piesek, chodź. Chodź, idziemy. Coś dostałem do inboxa. US Army Only, Bunker Documents. Super! I Flargana. No okej, okay, nice. To co, moi drodzy, Firearmsa otrzymaliśmy. Teraz nas damage będzie o wiele, wiele bardziej zwiększony. Czas wyjaśnić The Blind One. Jestem mega ciekaw, czy na hard modzie nasz piesek również będzie mógł za nami chodzić i czy wejdzie z nami na bossa. To jest mega ciekawe. Otwórzmy sobie może w ten czas skrzyneczki. Pamiętajcie o zostawieniu łapeczki w górę. Skrzyneczka pierwsza. Pyk. Paliwo. Dobra, na razie te rzeczy sobie tutaj zostawię, w razie czego, jakbym się wyłożył, żebym miał czym ewentualnie wrócić i czym ewentualnie bić. M-ka. M-kę trzeba jeszcze jedną, mi się wydaje, zawinąć. Zróbmy tak. Granatnikiem. Poświrujmy granatnikiem również. I czerwona skrzynka. Może spadnie coś rzadkiego. Raz, dwa, trzy. Aka. Aka spoko. Dużo spadło broni. Powiem wam, że jeżeli ja będę misował The Blind One, będzie petarda ciężko. Przeciężko będzie. Okej. Grubas pierwszy podhaczony. Otwórzmy sobie szafeczkę. Teraz będziemy mieli Toxic Abomination'a. Ja bym tutaj mu wcisnął. Dobra, napijmy się. Teraz tutaj będziemy mieli Frenzy Gianta, więc tutaj trzeba wyciągnąć pompkę, bo on jest mega szybki. Exploder tak zwany, właśnie. No i zobaczymy, jak nasz piesek będzie się zachowywał. Ej, Explodera bij! Exploder! Dobra. Nasz piesek nic nie poczuł, parasajdy będą szły teraz. Dobra, wyjaśniona sytuacja, wyjaśniona. Ale go wysadziło. Trochę tu leży, trochę tam, o kurcze. Lecimy dalej. Toksiki. Okej. M-kę nie zużywajmy do końca, bo to nam się później przyda do recyklera. Ja jestem przyzwyczajony jeszcze do czasów, jak recyklera nie było. I te wszystkie bronie wastowałem do samego końca. Ale idzie misy, ja dziękuję. No dobra. A, nie, jeszcze AK-47 jeszcze nie. Nasz piesek chyba nie poczuł. Na szczęście. Okej, jesteśmy przy The Blind One. Kukła standardowo. Hakujemy terminal. No i dobra, moi drodzy, mamy tego buffa niby od Firearmsa. Zobaczymy, jak on będzie się tutaj nam sprawował. Alright. Dobra, wal barana w ścianę. Dobra. Nie no, misy?
O tego to jeszcze, kurczę, tutaj nie grali. Naprawdę. Piesku, żyj! Piesku, nie dawaj się, żyj! Przecież teraz jest tak masakrycznie pokonać The Blind One, jak on... O matko bosko, przecież misy wchodzą co chwilę. Gdzie? Nie ma tutaj jedzenia, chłopaczku. Atakuj dalej, bądź rozścieczony. Piesiu poszedł spać. Spokojnie piesku, ja już go wyjaśniam i zaraz wracamy, dam ci pedigrilla. Dobra. Miss, 6, 4, 4, 6. Ja pierdziu. Przecież to jest jakiś dramat teraz. Okej, niech on atakuje dalej tutaj w tą ścianę. Dobra, rozpędź się jakoś tak, żebym cię widział, okej. 4, 4, 4, miss. Nie chcę nic mówić, ale on ma dopiero połowę hapsów. O! I to ma sens, Alarma! Nie ma jedzenia, kumplu. I to ma sens. Teraz na The Blind One to trzeba się wybierać z granatnikiem, chłopaku. No ładuj, kumplu, ładuj. No i bye bye, maszkaro. Boom! Nie wypadły nowe rzeczy z The Blind One. Kurczę. Oj, moi drodzy, jestem zniesmaczony tą sytuacją, bo czaiłem się na te nowe kości, które z niego wypadają. Prawdopodobnie jeszcze ich nie widziałem, tylko gdzieś tam na YouTubie. A tutaj w gierce mieszczone, a nieraz nie wypadły. Piesek się zmęczył. To co? Mi się wydaje, że to by było na tyle z tego odcinka. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, zostawiajcie łapeczki w górę. Pamiętajcie, 1000 łapek w górę i lecimy z kolejnym odcinkiem, a w następnym odcinku z pewnością kupię nowy pakiet oraz wyjaśnimy sobie wiedźmę. Ja dziękuję jeszcze raz wszystkim serdecznie za uwagę. Trzymajcie się. Cześć.